danej. Zapraszam Państwa zatem do spotkania z Góralszczyzną Żywiecką, a potem poprosimy koleżankę o prezentację tradycji mieszczańskich. Zapraszam naszego górala, z Gunią bardzo bym prosiła. Mężczyzna, który przyprowadził nasze kobiety, nasze góralki. Wiecie Państwo, jak to jest. Kobieta tworzy przestrzeń domu, mężczyzna ochrania. Mężczyzna był tym, który był mobilny, mógł się przemieszczać, mógł się poruszać po to, żeby przynosić do domu wszystko to, co jest rodzinie do życia potrzebne. A tam oczekiwały na niego kobiety, właśnie kobiety z rodu. Strój górali żywieckich męski jest takim strojem, który najmniej podlegał transformacji. Był szyty z naturalnych tkanin, z lnu, z płócien lnianych oraz z sukna tworzonego z owczej wełny. To były dwie podstawowe tkaniny, tkaniny naturalne, tkaniny bardzo zdrowe, powiedzielibyśmy dzisiaj ekologiczne, ponieważ te tkaniny pozwalały zachować człowiekowi naturalną temperaturę ciała, zachować przed przegrzaniem i zachować przed przeziębieniem. Stąd był to strój uniwersalny, który noszono w ciągu całego roku. Płócienna biała koszula, proste kroje koszuli sukienne, poncho, prosty krój, sukienna gunia, prosty krój, poncho. Poncho podłużne koszula, poncho poprzeczne gunia. Te kroje i te tkaniny naturalne pozwalały góralowi egzystować w jego naturalnym środowisku, czyli na łonie natury i przede wszystkim też w przestrzeni górskiej, bo łatwo mu się było w tych elementach ubioru poruszać. Portki, bo tak się mówiło na spodnie sukienne, uszyte z sukna, były dopasowane, ale nie sięgały do pasa, tylko do bioder. Stąd można było bez problemu spinać się po górach, a zwłaszcza kierpce, które nie posiadały podeszwy, tak jak to dzisiaj mamy w naszych butach, pozwalały czuć grunt pod nogami, czyli pozwalały na kontakt z ziemią, z miejscem, po którym się wędrowało, żeby nie spadły z nogi, ponieważ szyte były w domu w bardzo prosty sposób. Przywiązane były do nogi rzemieniem i sznurami nazywanymi nawłokami, nowłokami. W pasie szeroki pas, symbol stroju męskiego góralskiego, który oczywiście oprócz funkcji paradnej pełnił również praktyczne, a przede wszystkim ochraniał jamę brzuszną i ochraniał kręgosłup, ponieważ góral w tym stroju występował i w czasie pracy, i w czasie uroczystości. Ten strój uroczysty, jak się zniszczył, zdzierał, służył na co dzień. Do tradycyjnego stroju góralskiego dochodzi gunia, bardzo właśnie prosta w formie, ale zdobiona. Zdobienie guni wzdłuż krawędzi przodu pozwalało odczytać, z kim mamy do czynienia, a przede wszystkim pozwalało odczytać status ekonomiczny górala, ponieważ cena guni zależała od ilości sznurków naszytych wzdłuż krawędzi przodu. Na głowie czarny filcowy kapelusz, u kawalerów z czerwonym sznurkiem zakończonym zwisającymi poza obręb ronda pomponami. To są tradycyjne elementy góralskiego stroju. Doszło w XIX wieku coś, co nie ma korzeni góralskich, i teraz poproszę o zdjęcie guni i zaprezentowanie nam dwóch elementów, które pojawiły się na zasadzie właśnie splątania wątków kulturowych. Czyli kaftan z rękawami, uszyty z sukna fabrycznego, ewentualnie bez rękawów kamizelka, czyli bruclik, pod spodem ma nasz góral właśnie założony taki bruclik,
Są to elementy ubiorów, które powszechnie występowały w całej Europie Środkowej wśród mieszczan i bogatszej ludności wiejskiej. I na zasadzie inspiracji z warstw wyższych, z warstw właśnie stojących na wyższym rozwoju cywilizacyjnym, te elementy ubioru przeszły do stroju naszych borali żywieckich. Dziękujemy serdecznie naszemu, proszę zdjąć, tak? To był kaftan w rękawie. A teraz widzimy naszego górala właśnie w takiej klasycznej formie, która jest Państwu bardzo, bardzo znana i oczywiście z laską, z palicą, z giętą laską, która służyła też w różnych sytuacjach do bardzo różnych celów, między innymi też do ochrony, bo taką też funkcję ta laska pełniła. A ponieważ górale zajmowali się hodowlą owiec, pasterstwem, więc tą zagiętą laską można było też owieczkę cofnąć, zawrócić, zagarnąć, żeby nie poszła tam, gdzie nie potrzeba. Dziękujemy serdecznie. Zapraszamy naszą góralkę w korsecie. Tak jak wspomniałam, podstawowymi surowcami były płótna, lniane płótna, potem pojawiły się płótna bawełniane. Widzimy tutaj góralkę według opisów właśnie XIX-wiecznych, całą ubraną na biało. Proszę zwrócić uwagę, na ramionach ma rańtuch, element ubioru, który pochodzi właśnie z warstw elitarnych. Od czasów renesansu występował w strojach kobiecych, rańtuch zakładany był na głowę. A w momencie, kiedy nasze góralki zaczęły na głowie nosić czepce i chustki, rańtuch zszedł na ramiona. Rodzaj szala, płóciennego szala, mógł być mniej lub bardziej bogato zdobiony haftem czy koronkami. Jest coś, co ten biały strój ozdabia w kolorach. Mamy gorset. Mamy gorset, najstarsza forma uszyty z wzorzystych tkanin. Gorset nie był wtedy, w XVIII-XIX wieku, powszechnym elementem ubioru góralek, ponieważ nie każdą było na taką tkaninę stać, więc gorsety nosiły zamożniejsze góralki i te gorsety szyte były właśnie z wzorzystych adamaszków, atłasów, a nawet z jedwabiów. Gorset mógł być ozdobiony wstążką, mógł być ozdobiony pasmanterią wokół krawędzi, mógł też być ozdobiony rodzajem falbanki wokół pasa zdobiącej właśnie tą część garderoby. Poproszę naszą koleżankę, żeby została, a następną naszą modelkę w gorsecie. Gorset był tym elementem, jak wspomniałam, który przystrajał strój kobiecy i widzimy rozwój form i rozwój zdobienia. Poprosimy o pokazanie zdobienia na naszym gorsecie wyszywanym. Przełom wieku, początek XX wieku, zmiana warunków ekonomicznych. Mamy rozwój zdobnictwa gorsetów. Czyli już nie jest tylko tkanina wzorzysta, ale mamy motywy wyszywane. W najstarszej wersji mamy więc tylko linię, za którą właśnie tworzony jest ornament zdobniczy. Ale popatrzcie Państwo, co się dzieje. Ten gorset potrzebuje coraz większej przestrzeni do ozdabiania, więc te dawniejsze gorsety, które były bardziej wycięte, miały wąskie ramionczka, są bardziej zabudowane, ramionczka mają szersze i mają kaletki, na których również pojawia się ornament zdobniczy. Ten ornament zdobniczy coraz bardziej się rozwija. Poprosimy następną naszą modelkę. I zwrócimy teraz już uwagę, że to już nie jest tylko linia, która zdobi, ale to już są płaszczyzny. Powierzchnia jest zdobiona wielobarwnym haftem płaskim, też haftem atłaskowym. I co jest ważnego, co zauważamy na zdobieniu strojów ludowych? Widzimy najważniejsze zasady zdobnictwa ludowego. Zachowanie harmonii i zachowanie równowagi. Proszę zwrócić uwagę na motywy zdobnicze. To, co mamy z lewej strony na gorsecie, mamy z prawej strony na gorsecie i identyczny motyw powiększony mamy z tyłu. Zachowanie symetrii, zachowanie równowagi, zachowanie rytmiki tworzy harmonię. Wszystko, co tworzyli górale, żyjąc właśnie na łonie natury w zgodzie z harmonią, odzwierciedlone było w strojach górali żywieckich. Bardzo ważnym elementem, który przystrajał zwłaszcza panny, były
spódnice, kolorowe, kwieciste spódnice. Kwieciste spódnice, kwieciste spódnice, tybetowe spódnice, które można przechodzić tak i pokazać Państwu, tak. Tybetowe spódnice kwieciste, które pojawiły się na przełomie wieków w różnych kolorach, w drobne różyczki, czy też w drobne nawet owoce typu śliwki. Te spódnice zakładane były na talii, zakładane były do gorsetów. Proszę zwrócić uwagę na dobór kolorów. W tradycji ludowej kolorystyka dobierana była kontrastowo, więc nie było niebieskiego gorsetu z niebieską spódnicą, tylko na zasadzie kontrastu. Tak jak wielobarwna jest natura, tak wielobarwny był strój góralski, co nie znaczy, że nasze babcie, prababcie nie miały odczuć estetycznych. Dobierały to wszystko właśnie na zasadzie własnego smaku, ale kontrastu zgodnie właśnie z taką różnobarwnością naszej natury. Były również spódnice jednokolorowe, szyte z drogich wełenek. Też nie każdą na to było stać, więc były takim symbolem też zamożności. Na spódnicy przypasywano fartuch, mniej lub bardziej zdobiony. Również zależało to od możliwości finansowych i umiejętności hafciarskich. Kobiety mogły same wykonać fartuch, ozdabiając go haftem, ale mogły też kupić na targu gotowe elementy, które wszywały do fartucha, albo w metrażu płótno wyhaftowane, z którego można było uszyć cały fartuch. W tradycji to nie jest bluzka z kryzą, którą nam dzisiaj powszechnie strój góralski prezentuje. To jest koszulka nazywana w źródłach opleckiem. Ona ma identyczny krój jak koszulka do strojów mieszczek żywieckich, dokładnie tak samo wykonana. Egzemplarz takiej koszulki znaleźliśmy w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Dokonaliśmy rekonstrukcji. Wokół szyi ma niewysoką stójkę. Panie, wokół szyi macie większe podcięcie, żeby mogła się tam zmieścić wasza kreza, prawda? To jest to, co różni koszulkę noszoną przez góralki żywieckie i identycznie szytą, krojoną koszulkę noszoną przez mieszczki żywieckie. Do całości oczywiście do stroju uroczystego dochodzą korale. Nie każdą kobietę stać było na korale, więc jeżeli nie miała prawdziwych korali po babci, to bywało, że miewała inne koraliki, za moment zobaczymy, z kamieni naturalnych, albo też korale chlebowe, a jak już niczego nie było, to zostawała jeszcze jarzębina, którą można się było, przynajmniej o tej porze roku, która jest teraz, przystroić. Zapraszamy naszą gwaździną w gorsecie, Jadwigę. Jak cię widzą, tak cię piszą, tak mówi przysłowie. Na bogato. Trzeba się było ubrać na bogato, jak się szło do ludzi. Inaczej było w domu i zagrodzie, inaczej było, jak się szło do ludzi. Jadwiga prezentuje nam właśnie strój kobiety, bogatej gospodyni, którą stać na wszystkie te elementy ubioru, o których Państwu tutaj wspomniałam. I teraz jeszcze chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz, o której za moment też powiem. Na bogato, dobro gaździna, tako, która dobrze prowadzi gospodarstwo, to jest baba, że tak powiem. To jest słusznych rozmiarów baba. Wiecie Państwo, jakie były dawniej kryteria estetyczne, ludowe? To dotyczy wszystkich warstw w drugiej połowie XIX wieku. Wcięta w pasie, szeroka w biodrach. Szlachcianki zakładały druty pod spódnice, prawda? Konstrukcje, na których rozpinały swoje spódnice. Kobiety na wsi tego nie robiły z różnych powodów, ale przede wszystkim nie przyszłoby im to do głowy, nie miałyby też drutów. Natomiast, żeby ten efekt kopiastości uzyskać, zakładały pod spódnice krochmalone płócienne halki. To samo czynią panie w stroju mieszczan żywieckich. Mieszczka też musi być jak najbardziej słusznych rozmiarów, czyli taka prawdziwa kopa. Dlaczego to było takie ważne? To dlatego było takie ważne, że symbolizowało te kryteria estetyczne dawne, one były w zupełnie innych przestrzeniach, niż my dzisiaj estetykę postrzegamy. Kobieta piękna to była kobieta silna, która była w stanie dźwignąć trudy prowadzenia gospodarstwa domowego, trudy macierzyństwa, trudy pracy w polu. Dlatego słusznych rozmiarów kobieta właśnie była inaczej postrzegana niż kobieta szczuplutka. Stąd też dziewczęta pod swoje spódnice zakładały
halki, ponieważ można było w ten sposób dodać sobie obfitości i to pozwalało też znaleźć może łatwiej męża. Natomiast gospodyni słusznych kształtów mówiła nam o tym, że jest dobrą gospodynią, że dobrze potrafi gospodarować, że wie, o co chodzi w życiu, że zapewni troskę, zapewni obfitość, wyżywienie i dobry wygląd wszystkim, którzy znajdują się pod jej opieką. Te spódnice, żeby były takie kopiate, musiały być bardzo szerokie i szyto je co najmniej z 7 szerokości tkaniny, a pod to jeszcze wchodziły halki też z kilku szerokości tkaniny. Czyli finał był taki, że w momencie, kiedy przeszywano już po zmianach w modzie ludowej po babciach ubiory dla wnuczek, to z jednej babcynej spódnicy ubrano ze 2 albo 3 wnuczki, ponieważ 5 metrów w obwodzie właśnie mają spódnice noszone przez góralki żywieckie i podobnie właśnie przez żywieckie mieszczki. Zapraszam nasze, tak, bardzo proszę, tak, nasze panie modelki w gorsetach, tak, o prezentację jeszcze Państwu stroju. A ja zapraszam jeszcze 2 gaździny, mężatki w czepcach, ponieważ wiadomo, że w czasie wesela zawsze były oczepiny i od tej pory publicznie mężatka nie pokazała się bez czepka i bez chustki na głowie. Widzimy nasze mężatki w drugiej wersji strojów, w wersji stroju bez gorsetu, ale efekt, gdyby panie były łaskawe pokazać się też, poobracać się, efekt jest ten sam, wcięte w pasie, szerokie w biodrach. Pani z czerwonymi koralami, ma spódnicę wzorzystą. Spódnicę zapraszam panią jeszcze raz do pozostania tutaj. Spódnicę szytą z płócien drukowanych. W drugiej połowie XIX wieku w Żywcu działała farbiarnia Hałacińskich. W naszych zbiorach muzealnych mamy wzornik druków na płótnie, na którym znajduje się ponad 100 różnych motywów zdobniczych. Oddawano swoje płótno do farbiarni i uzyskiwano drukowane tkaniny. Granatowe, ciemno-niebieskie o białych wzorach i z tego szyły elementy ubiorów i góralki i również mieszczki. Szyto spódnice i szyto kaftaniki z baskinką, nazywane też jaklami. I te jakle, które mają nasze modelki na sobie, mają dokładnie ten sam krój jak jakle topory w stroju mieszczan żywieckich. Więc zobaczcie Państwo, ile się nam przeplata wokół naszej osnowy tradycji mieszkańców Żywiecczyzny, wspólnych wątków, nawet już chociażby w stroju. Pani po mojej lewej stronie z czarnymi koralami, to są granatki właśnie, minerał, z którego tworzono korale, można je było nabyć na odpustach, można było nabyć na targach. Dziękuję pani. A jeszcze jedna rzecz mi się skojarzyła, która też jest wspólna w obydwu strojach. Kolory. Koniec wieku XIX, przełom wieków, podstawowa kolorystyka w tkaninach to czerwony, niebieski, zielony. To były te 3 barwy, o których można było mówić w tworzeniu strojów, ponieważ takie wtedy produkowano. Dopiero na początku XX wieku modna stała się czerń na przykład. Natomiast różne odcienie tych 3 kolorów, niebieskiego, zielonego i czerwonego, stwarzały możliwości właśnie dopasowywania też do wieku ubiorów, które szyto, czy dla starszych kobiet, czy dla młodszych kobiet. Serdecznie Paniom dziękuję i zapraszam jeszcze jeden... Jeszcze jeden wspólny wątek na naszej osnowie, coś, co Państwu się z góralszczyzną, przypuszczam, nie kojarzy. Strój z Pietrzykowic. Strój z Pietrzykowic, jest to strój ślubny z Pietrzykowic. Między Żywcem a Bielskiem od drugiej połowy XIX wieku nastąpiły zasadnicze zmiany kultury. Bardzo silne wpływy miasta, bardzo silne wpływy kultury śląskiej spowodowały, że nasi górale przestawali nosić swoje stroje góralskie kosztem stroju Lachów Śląskich. I widzimy tutaj na naszej modelce klasyczną jaklę Lachów Śląskich, czyli nie jest dopasowana w pasie, tak jak u górale, tylko jest dopasowana w ramionach i lekko rozkloszowana. I widzimy jeszcze jeden wspólny splot kulturowy, tiulowy fartuch w stroju ślubnym panny z Pietrzykowic. Z tym, że wzory na tym fartuchu są maszynowo wykonane, natomiast panie mają ręcznie haftowane, prawda?
ale to jest kolejny wspólny wątek. Tak to bywało zawsze, że społeczności, które stały wyżej cywilizacyjnie, oddziaływały na teren sąsiedni, wyżej cywilizacyjnie mówię, co nie znaczy, że wyżej w świadomości czy mądrości życiowej, prawda? Ale w lepszych warunkach bytowych. Stąd też strój podlegał właśnie przemianom pod wpływem inspiracji warstw sąsiednich, warstw elitarnych, czy właśnie tych stojących wyżej w rozwoju cywilizacyjnym. Serdecznie dziękuję grupie naszych modeli ze Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Projektowania Wietrza. Przeszliśmy wędrówkę przez żywieckie wsie, otoczyliśmy miasto, jesteśmy w mieście.